Kolejny punkt, oświadczenia komunikatu. Szanowni Państwo. Ja przepraszam, Panie Przewodniczący, mamy gości, może by zabrali głos. Ale ja pytanie, czy goście chcą zabrać głos, bo... To proszę, bo Pani Radna, że jeżeli goście nie chcą, chcą, tak? No, dlatego zawsze było w trakcie sesji pytanie zadawane, żeby nie, okay, nie czekali do końca. Nie, inaczej. Ja tak jak powiedziałem, jeżeli nie mam takiego sygnału, że jest jakaś pilna sprawa, bo część gości przychodzi tylko posłuchać. Przepraszam, że tak mówię. A jeżeli ktoś chciałby zabrać głos, to wtedy ja udzielam jakby, zmieniam kolejność prowadzenia. Ale mam nadzieję, że wysłuchanie tych rzeczy nie było dla Państwa bardzo uciążliwe. Dobrze, to teraz jedno pytanie. To może Pani pierwsza, tak? Bardzo proszę. Ja przyszłam prosić Państwa o poparcie do Pana Majkowskiego o krzycie mieszkaniowym. Staram się o mieszkanie 11 lat już. Mieszkam na działkach na ulicy Matuszyńskiego, bez wody, bez gazu. No praktycznie jestem osobą bezdomną od 11 lat. Chciałbym prosić Państwa o wsparcie. Znaczy ja powiem tak, że odnośnie przydziału mieszkań przez Pana Prezydenta jest tak zwana lista, na którą się wpisują wszyscy mieszkańcy, którzy mają niezaspokojone potrzeby w tym względzie. Na pewno tam trzeba spełniać kryteria, które tam, podejrzewam, Pani się z tym wnioskiem pewno zapoznała. I nie wiem, czy po takiej komisji, którą MOPS, nie wiem, czy MOPS, czy Wydział Mieszkalnictwa, prawda, przeprowadzał, czy Pani została zakwalifikowana, czy nie? No w tej chwili nie, bo Pan Majkowski ustalił inne kryteria. Musi być rodzina na przykład więcej niż chyba czwórkę dzieci, więc ja się w ogóle teraz nie kwalifikuję. Dawniej, jak się kwalifikowałam, Pan Majkowski mnie odpisywał negatywnie cały czas. Bo to jest decyzja Prezydenta i w niektórych sytuacjach, tak jak mówię, służby, które przygotowują dla Pana Prezydenta opinię, prawda, korzystają z tych kryteriów jako pewnego uporządkowania. On może oczywiście ma takie prawo, żeby swoją decyzją przyznał lokal mieszkalny, ale to jest jego decyzja, którą, tak jak mówię, można u niego, że tak powiem, bezpośrednio starać się o taką opinię. Bo w momencie, kiedy my będziemy rekomendować osoby, które będą miały dostać, że tak powiem, mieszkanie, jakby wchodzimy w te kompetencje, które zostały ustalone na początku, że jest pewien zakres punktów, prawda, które potrzeba dostać, bo tych mieszkańców, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb, takich jak Pani, jest bardzo dużo w mieście, chyba ponad 2000 z tego co wiem. I 800 pustych mieszkań, które stoją. To Pani powiedziała, ja tego nie wiem, prawda? To jeżeli Pani ma taką wiedzę, można te pustostany zgłaszać. Jest na stronie internetowej ZPK taka możliwość, żeby Pani te rzeczy zgłaszała i to podlega weryfikacji. Tak jak każda duża instytucja może mieć pewne, że tak powiem, jakieś uchybienia, które należy pokazywać, a nie tylko, że tak powiem, jakby chować tą informację dla siebie. I dlatego mówię, że gdybyśmy tutaj weszli w kompetencje, że Pani pomoglibyśmy na zasadzie naszej uchwały, która musiałaby być podjęta, moglibyśmy zrobić pewien precedens, który moim zdaniem nie jest dobry, bo ustalanie rzeczy związanych z przyznawaniem lokali socjalnych jest tutaj w gestii Wydziału Mieszkalnictwa. I tutaj akurat to nie jest naszą nawet kompetencją, żebyśmy coś takiego robili. I dlatego mi jest tym bardziej przykro, że sytuacja Pani, tak jak Pani mówi, przez 11 lat się nie zmienia, prawda? A z tego co słyszę, że może być coraz gorzej. I dlatego jest mi przykro, ale wydaje mi się, że nasze wsparcie mogłoby wzbudzić pewne niepokoje, że wychodzimy poza zakres swoich obowiązków czy kompetencji i tego bym nie chciał robić. Mimo że współczuję Pani, że Pani ma taką sytuację, wydaje mi się, że tą drogą, którą Pani szła, która co prawda była nieskuteczna, nie wiem jakich kryteriów Pani nie spełniała, bo tak jak powiedziałem, żeby dobrze ocenić sytuację, prawda, mieszkaniową, to trzeba... Nikt nie ocenia mojej sytuacji mieszkaniowej, dlatego że nikt tam nie chce przyjść, nawet z Wielopola nie przychodzą, nie oglądają warunków mieszkaniowych, bo idę z listy na bezdomność.
nie idę z warunków mieszkaniowych, bo ja tam nie mam... Ale bezdomni też składają przecież takie... Ale ja składam od 11 lat. Ale nie mam mieszkaniowych, bo nie ma tych warunków. Nie, ale rozumiem, ale czy ma pani wiedzę taką, czy niepełno, czy nie bezdomni, że tak powiem, dostają mieszkania? Dostają, tak. To znaczy, że w jakiś tam sposób ta sprawa jest poruszana? Ale bezdomni mają dzieci małe. No, i dużo pomagają dzieci. A ja wiem, że możecie poprzeć moją prośbę. Znaczy, tak jak powiedziałem, my możemy poprzeć, tylko że zrobimy tym samym precedens. Do tej pory nie ja sobie nie przypominam, żebyśmy tutaj w jakiś tam sposób imienny głosowali za przyznaniem takiego mieszkania. Oczywiście ja podejmę się próby, dobrze, to proszę zapisać do protokołu, rozeznania sytuacji, co Rada może w tym temacie zrobić, żeby panią tak nie odsyłać w sposób niezałatwiony. Proszę bardzo, tutaj może tak, pani Nadurska najpierw, później pan Zygmunt Wieczycki, później pan Stanisław. Proszę państwa, ponieważ tak jak tutaj pani Iwona Brugel powiedziała, nikt nie raczył do tej pory przyjechać i zobaczyć, jakie ma warunki, a nasza mieszkanka stara się o jakikolwiek lokal od ponad 11 lat, a mówi się ambitnie, że w Krakowie dostaje się mieszkania nie dłużej czekając jak 7 lat. Ja pozwoliłam sobie odwiedzić panią Iwonę Brugel w tym domku, w którym mieszka. To jest Rok Hutnik, ulica Matuszyńskiego 21. Byłam, widziałam warunki lokalowe, rozmawiałam też z niewielką ilością sąsiadów, bo wiadomo, pora niesprzyjająca. Jest mało osób, które zamieszkują, które mieszkają w domkach na terenie działek. Wprawdzie jest to wbrew przepisom, bo nie wolno mieszkać. Można przebywać, odwiedzać, ale nie wolno mieszkać. Wracając do pani Iwony, no jest to rzeczywiście sytuacja bardzo ciężka, zważywszy na to, że stan zdrowia pani Iwony Wróbel jest bardzo ciężki. Pozwoliłam sobie przeglądnąć wyniki badań, operacje, jakie przechodziła pani, nasza mieszkanka, no i stwierdziłam, że rzeczywiście no, w tych warunkach, w jakich jest domek zawilgocony, grzyb na górze, że to jest domek wypożyczony przez panią, na górze właściciel tego domku kiedyś uprawiał jakieś warzywa, no jest raczej tragiczny. To, co szklarnia, to, co tam znajduje się na wyposażeniu domku, co potwierdzili oczywiście sąsiedzi, to są po prostu dary dla pani, no, żeby mogła no, cokolwiek mieć w tym mieszkaniu. Jest piec trzykaflowy, który no, nie bardzo spełnia warunki grzewcze, a pani się boi, ponieważ tam w niedalekiej odległości mieszkają osoby, które w nadmiarze używają alkoholu, więc stąd ta bojaźń. I ja na Komisję Praworządności poprosiłam służby porządkowe, aby od czasu do czasu panią odwiedziły ze względu na sąsiadów, którzy też tam zamieszkują. Ja niezależnie, proszę państwa, znając ilość tych pieniążków, które MOPS przeznacza na panią i środki czystości wyszczególnione i dodatek na węgiel, ale ten węgiel trzeba nieść 1,5 km, wody 40 litrów, które są potrzebne na dobę, no też trzeba nieść z pewnej odległości, a pani nie spełnia tych kryteriów, jeśli chodzi o stan zdrowia. I dlatego pani zresztą nas odwiedziła w czasie naszych obrad Komisji Zdrowia, była naszym gościem. Myśmy w jakiś sposób no, starali się odpowiedzieć na to, że będziemy chcieli pomóc. Chciałam też nadmienić, że pani też była u naszego pana posła Rasia, który zapisał dane i zobowiązał się rozmawiać u pana Majkowskiego, to co mamy te informacje, że te kryteria znajdują się, no i może w jakiś sposób też ta osoba będzie w stanie coś pomóc. Ja jako radna w Komisji Zdrowia i widząca te warunki jednak prosiłabym radnych, a zwłaszcza pana przewodniczącego, żeby jednak zrobił rozeznanie, bo wiadomo, nie możemy wychodzić poza pewne kryteria, które zostały zmienione, ale naprawdę stan bytności i stan zdrowia wskazuje na to, że tej kobiecie należy pomóc, abyśmy nie doczekali się złych momentów. Dlatego zwracam na to uwagę, bo wyniki badań i stan zdrowia nie jest taki, który gwarantuje no, pełne dalsze bytowanie. Dziękuję pani radna. Dziękuję. Ja tutaj była
Nie, pan Stanisław, proszę bardzo, pan Stanisław. Proszę państwa, po pierwsze to chciałem się dowiedzieć w sensie takim, czy z paragrafu pana prezydenta już jest uruchomiona procedura przyznawania lokali przez pana prezydenta, bo wiem, że była zawieszona. Ani jedno mieszkanie nie było z paragrafu prezydenta przydzielone nikomu. I teraz i ja bym prosił pana przewodniczącego o to, żeby tą kwestię wyjaśnić, czy taka jest sprawa ewentualna na dzień dzisiejszy. To wyjaśnię, proszę zapisać, panie. Po drugie, jeśli chodzi, to do pana prezydenta składa się wniosek osoby, tak, która się ubiega na ten, o ten paragraf i w tym wypadku ani dzielnica, ani inne instytucje po prostu to nie będą wchodzić, bo to jest decyzja pana prezydenta i ewentualnie tylko w tym wypadku ma do tego do opinię zespołu Komisji Rodziny przy Radzie Miasta Krakowa i urzędnicy ci, którzy rozpatrują wspólnie przygotowania do pana prezydenta. Jeśli w tym wypadku my jakoś nie możemy na ten czas pomóc, my możemy opiniować tylko wnioski formalne, te, które przychodzą na dzielnicę. Tyle. Nie. Także rozeznamy tę sytuację. Pan Zygmunt Wilczyński. Chciałem jeszcze doprecyzować, bo pani radna Ruska powiedziała, była już kiedyś u nas na komisji, rozmawialiśmy na ten temat. Chciałem doprecyzować, te wszystkie dane, które pani podała, te warunki mieszkaniowe, naprawdę nie mają żadnego znaczenia. To jest rozpatrywane z puli zdolności, bo ja zresztą doskonale sobie zdaję z tego sprawę, że... Też nie ma wiadomo. Tak, tylko że to tak jakby nikt, ktoś nie miał mieszkania. Może mieszkać w dobrych warunkach u rodziny albo w fatalnych jak pani na działce. I to zawsze będzie tak czy tak osoba bezdomna. Czyli tak naprawdę te warunki nie są tutaj brane pod uwagę. To jest ważne do mocy, na przykład jeśli chodzi o zasiłek, takie rzeczy, a nie do przydziału mieszkania. Na stan zdrowia. A wiemy, jakie kryteria są w tej chwili bezdomności brane pod uwagę? Pani mówi, że wielodzietność, tak? Tak, więc w czerwcu ruszyła ta ustawa. A co więcej? No bezdomność nie jest brana pod uwagę przez pana prezydenta w ogóle. No, to nie, czy nie, no są jakieś tam przyznawane, tylko... Pan mówi o innej rzeczy, a pan mówi o innej. W pierwszej kolejności należą się mieszkania, którzy przyjeżdżają z zachodu, ze wschodu, z Ukrainy. Im trzeba dać nowe mieszkania, im trzeba zapewnić. To jest priorytetem pana prezydenta w tej chwili. Czytałam, byłam... Nie wiem, jeszcze pan radny, tak? Wiem, czy, bo ja wtedy doszliśmy do wniosku, że ewentualnie pan przewodniczący siłą swojego autorytetu stanowiska może poprzeć takie pismo osobiście, a nie rada, nie wiem, czy takie pismo pani dostała wtedy. Inaczej, rada wydaje swoją opinię, za przeproszeniem, w formie uchwały. Tak, i to jest ten pismo pana przewodniczącego z całym dla wszystkich innych przewodniczących nie jest tutaj elementem jakimś, który wyraża opinię Rady. Zgadza się. Prawda? I tutaj ja bym nie chciał, tak jak powiedziałem, myślę, że to co powiedziałem, żeby nie odwracać się do pani tyłem, ale z drugiej strony ja mam świadomość, że nie wszystkie rzeczy możemy tutaj w Radzie Dzielnicy w jakiś tam sposób pomóc załatwić, prawda? Ale spróbujemy dowiedzieć się, jak to wygląda. Nie ukrywam, że dużo jest takich osób, które próbują właśnie w jakiś tam sposób zaspokoić te swoje potrzeby mieszkaniowe, prawda? I myślę, że tutaj musimy się do niektórych kryteriów, które miasto przygotowało, żeby w jakiś tam sposób porządkować tą sferę. Nie wiem, czy to jest doskonałe, czy nie, ale w jakiś tam sposób usystematyzowane. Nie ukrywam, że trzeba to poznać, no bo ja nawet nie mogę na ten temat mówić, bo pani wiedza jest pewno większa niż moja w tym temacie i nie chciałbym tutaj jakby tracić czasu, bo nic więcej nie powiem, jak nie wiem. Pan radny Łuczkowski. Proszę państwa, bo tutaj pan radny powiedział, że tylko te sprawy, które, te wnioski, które przychodzą do rady.
A więc ta pani właśnie do rady przyszła z wnioskiem, prawda, żebyśmy jej pomogli. Więc ja osobiście uważam, że my nic nie możemy pomóc. Że my nic nie możemy pomóc. Natomiast możemy taką uchwałę podnieść, znaczy podjąć. Nie sądzę, nie wydaje mi się, żeby ta uchwała cokolwiek zmieniła w pani przypadku. Nie sądzę. Wręcz jestem pewny, że to nic nie zmieni, bo jest przecież taka komisja chyba mieszkalnictwa się nazywa, czy mieszkaniowa jakaś, która była zawieszona, znowu teraz chyba powstała. Jest ta komisja w Radzie Miasta, więc raczej tam trzeba, proszę pani, pukać i tam prosić. Nasza uchwała nic nie da. Natomiast, mówię, to nie zaszkodziłoby, gdybyśmy taką uchwałę podjęli. No niemniej jednak uważam również, że jeśli mielibyśmy taką uchwałę podjąć, to na pewno nie dziś, chwileczkę, to na pewno nie dziś, dlatego że wszystkich należy traktować jednakowo. Czyli jeżeli podejmujemy uchwały, na przykład przy dzielaniu mieszkań, że popieramy, jest opinia Straży Miejskiej, Policji i Ośrodka Pomocy Społecznej, to w pani przypadku również, jeśli byśmy chcieli taką uchwałę, gdybyś pani zrzuciła z wnioskiem do Rady Dzielnicy, gdybyśmy chcieli taką uchwałę podjąć, to oczywiście też musiało być wcześniej, musielibyśmy mieć takie opinie. Tyle, dziękuję. Dziękuję panu. Radny Jarosz, później pan radny Tomek Szczuk. Tomek Szczuk. Uważam, że Rada Dzielnicy może podjąć taką uchwałę, bo Rada Dzielnicy powinna zajmować się wszystkimi sprawami mieszkańców. I tutaj myślę, że taka opinia Rady Dzielnicy mogłaby pomóc. Mogłaby pomóc. Bo jednak no, jesteśmy jakimś, no wyrażamy opinię społeczności lokalnej i taka uchwała może być podjęta. I na pewno będzie miała jakieś znaczenie. Jest pan tego pewny. Proszę bardzo, pan Tomaszewski. Tak, tak jak mówię, przewodniczący, sprawy formalne są dość trudne, pewnie zostaną wyjaśnione. Natomiast jeżeli pani napisze prywatne pismo do prezydenta Majchrowskiego, ja obliguję się, że takie pismo podpiszę. Z tego powodu, że może będę miał satysfakcję, że może zwykły podpis jako obywatela pani pomoże. W takim przypadku ja się obliguję podpisać. No to ja również. Właśnie jeszcze tylko akon to uzupełnia pewnych informacji. Pani nie ma rachunku, więc nie ma możliwości ewentualnie podjęcia jakiejkolwiek pracy, nawet ze względu na swój stan zdrowia. No stąd właśnie jest ta historia taka, no, jaka jest. Ale tak jak powiedziałeś. O, jeszcze. Ja jeszcze tylko dodać, że rozumiem to, co pan przewodniczący powiedział, to co pan radny Buczkowski, i wydaje mi się, że w tej sytuacji rzeczywiście należałoby się zastanowić, jak pani pomóc, żeby może wesprzeć jej starania do tej komisji mieszkalnictwa, bo my rzeczywiście nie mamy przebicia jako Rada Dzielnicy, ale jeżeli damy poparcie i pani następnie uda się do komisji mieszkalnictwa mniej więcej również z tym, że wykaże, że my ją popieramy, może będzie miała tam w tej komisji troszkę większe możliwości poparcia, a od tej komisji tak naprawdę dopiero bezpośrednio zależy późniejsze losy załatwiania sprawy pani, bo my bezpośrednio nie pomożemy, może troszeczkę pośrednio byśmy mogli. Chodzi o to, żeby po prostu wspomóc panią, żeby pani w komisji mieszkalnictwa w Radzie Miasta miała jak najlepsze przyjęcie i tam uzyskała możliwie duże poparcie, to się dopiero ewentualnie może przełożyć na ten cel, do którego pani dąży. Rozumiem, że tutaj pan radny Buczkowski. Proszę państwa, chciałem państwu powiedzieć taką oto sytuację, bo tutaj szlachetnie się zachowuje pan Tomasz Szewczyk, radny, oczywiście z tym podpisem. Ja się też tak zachowałem szlachetnie i podpisałem pewnej pani, która 20 kilka lat się mieszkała w Krakowie, ma dwie córki. Jedna ma 18, druga chyba 13, z tego co pamiętam. Odesłałem ją też do innego radnego, który pomógł tam jakiejś pani załatwić mieszkanie z innej dzielnicy, chyba on jest z pierwszej dzielnicy, jak się nie mylę, ten pan radny, on się starał i sprawa się tak odchodziła po tych komisjach różnych, była u przewodniczącego Rady Miasta, napisała do prezydenta, powtarzam, ponad 20 lat i w tej chwili jest w Holandii. Wyjechała już, powiedziała, że już ma dość Polski, pojechała do Holandii. Tyle, dziękuję bardzo. Dlatego powiedziałem, że to tak, to pomoże do naszych pism. Proszę bardzo. Ja myślę, że to ta ewentualna uchwała nie byłaby przecież wnioskiem Rady o przyznanie do prawa mieszkania, tylko poparciem starań, które dokonuje. No chociażby psychologicznie będzie jakieś wsparcie dla pani no, w tym spotkaniu wyżej niż Rada Dzielnicy. Tak, bardzo bym prosił właśnie o rozeznanie. Rozeznamy i myślę, że do tego.
do tego wniosku wrócimy na, do tego tematu wrócimy na przyszłym sesji. Pani przyjdzie w przyszłym na sesję. Jeszcze o ostatni, pani o ostatni meldunek pani. Czy pani miała meldunek? Miałam. To 12 był, lat temu, tak. Ale to było na terenie gminy Miejski Kraków, tak? Tak, na centrum D, na starym. Dziękuję. Dziękuję pani. Teraz rozumiem, że pan też chciałby zabrać głos. Nie, ja dziękuję. Nie, pan przyszedł posłuchać, tak? No to teraz przechodzimy do punktu oświadczenia komunikaty, już zresztą jesteśmy w tym punkcie. Może przekażę tak, harmonogram sesji na rok 2014 jest wyświetlony. Bardzo proszę zobaczyć, nie zmienia się tam nic poza... Wiem, że mamy niepełny rok, dlatego że rok się może razem skończyć wcześniej ze względu na upływ kadencji. Informacje odnośnie listopada myślę, że na bieżąco będziemy podejmować w zależności od tego, jak będzie ustalona data wyborów. 15. Już jest. 16. 16 listopada, tak? Tak. Wybory są 16 listopada. Prawdopodobnie. Do rad dzielnic. I do Rady Miasta, i do sejmików. Tak, już to przegłosowane zostało? Nie wiem, to jest propozycja, także proszę tego nie traktować jako pewnik, ale jest to pewien, pewna propozycja. 16. Szanowni Państwo, proszę bardzo, mamy pismo, o którym mówiłem już wcześniej. Pozwolę sobie je przeczytać. W sprawie w związku z pismem mówimy tutaj o tym, czy nasza uchwała została podjęta zgodnie z kompetencjami dzielnicy, Rady Dzielnicy 16. W związku z pismem z dnia 4 grudnia dotyczącym wydania opinii prawnej w sprawie zgodności naszej uchwały, mówię tutaj uchwały numer 38305/13 Rady Dzielnicy 16 Bełżycy z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie opinii do lokalizacji szaletu miejskiego wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną przy Rondzie Kosmorzowskim w biegu ulicy Wieczyckiej generała Andersa prawem. Proszę przyjąć poniższe wyjaśnienie. Ale prosiłbym o ciszę. Zgodnie z paragrafem 3 statutu dzielnicy, a przy okazji powiem, że to pismo może pan radny również ode mnie otrzymać, nie ma problemu. Zgodnie z paragrafem 3 statutu dzielnicy 16 Pieńczyce, stanowiącego załącznik nr 16 do uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 roku w sprawie organizacji zakresu działania dzielnic, tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 roku. Do zakresu działania dzielnicy należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, a także powierzone jej przez Radę Miasta, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jej mieszkańców. Ta ogólna norma kompetencyjna może być realizowana m.in. przez uregulowania paragraf 4 punkt 4 i 5 statutu. Stosownie do niniejszych zapisów do zadań dzielnicy należy wnioskowanie i opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy spraw dotyczących społeczności lokalnej. Działając na podstawie wyżej wspomnianych zapisów na wniosek pracowni konserwacji zabytków Arkona, Rada Dzielnicy 16 Wieńczyce podjęła uchwałę, w której zaopiniowała pozytywnie lokalizację szaletu miejskiego wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną przy Rondzie Kosmyrzowskim w biegu ulicy Wieńczyckiej i generała Andersa. Uchwały organów dzielnic będące opiniami czy też wnioskami nie są wiążące dla podmiotów, do których są kierowane. Materialnie są one stanowiskiem kolegialnego organu dzielnicy, wyrażonym w sformalizowany sposób, stanowiącym uproszczoną postać konsultacji zagadnienia istotnego z punktu widzenia społeczności lokalnej. Członkowie Rady Dzielnicy przy podejmowaniu decyzji w związku z spełnioną funkcją są niezależni i mają obowiązek kierować się wyłącznie interesem wspólnoty samorządowej. Podjęcie niniejszej uchwały świadczy o tym, iż zdaniem większości członków Rady Dzielnicy 16 przyjęte w niniejszej uchwale rozwiązania są korzystne. Służą zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia mieszkańców. Uchwała nr 38/305/13 Rady Dzielnicy 16 Wieńczycy z dnia 7 listopada
sprawie opinii do lokalizacji szaletu miejskiego wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną przy rondzie Kocmierzowskim u zbiegu ulic Bieńczyckiej generała Andersa została w przepisowym terminie 7 dni przesłana do prezydenta miasta Krakowa. Uchwała ta nie jest sprzeczna z prawem i mieści się w ramach kompetencji przyznanych dzielnicy, w związku z czym pismem z dnia 21 listopada 2013 roku została przekazana do realizacji Zarządowi Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Z poważaniem dyrektor kancelarii Beata Kowalówka. Proszę bardzo. Chciałabym zgłosić, dzisiaj właśnie szłam do rady, i między szkołą 101, blokiem 3 na Gielońskim, nie świeci się latarnia, ciemno, i prostopadle, jak jest w przedszkole 113, również 3 latarnie. Proszę to zapisać, pani Małgosiu. Żebym prosiła jak najszybsze rozmowy. Między szkołą 101 a blokiem 3, gdzie pan Andrzej mieszka, latarnia na rogu, tak, nie świeci się, i prostopadle do szkoły, do 101, gdzie jest w przedszkole 113, 3 latarnie się nie świecą, ciemno strasznie. Tak, a to wygląda na tej ulicy jak przedszkole i tam potem dalej to. Czyli to jest ulica... Blok 2, jak blok 7 Jagiellońskie, także tu przy przedszkolu. Tutaj pani radna, musimy się... Tak. To jest pani Jagiellońskie? Tak. Czyli pani radna tutaj? Tutaj? Na rogu szkoły 101, a blok 3 jest na Jagiellońskim. To jest tu, tak? I? Tam jak jest dalej od rogu, jak ale pani widzi, ja pokażę na mapie. Nie bardzo tam widzę, bo ja mam słaby wzrok. I prostopadle do szkoły, przed przedszkolu. Tu jest szkoła 101, tak? Tak. Czyli tutaj te lampy nie świecą? Na tym odcinku, gdzie jest parking na przeciwko szkoły? No, na końcu, czyli jak jest już na końcu szkoły, jak jedzie się do bloku Jagiellońskie 3. Tu? No, okej, okay, bo trzeba precyzyjnie mówić ze względu na to, że jak przekazujemy informacje... No to prostopadle, okay. Tak jest w przedszkole 113, wiesz, w tej chwili się a te trzy w którym miejscu? Przy przedszkolu 113, prostopadle jak do tej szkoły. Przy przedszkolu. Dobrze, przekażemy, że to w tym rejonie, myślę, że jak przejadą panowie w nocy, sprawdzą, gdzie się nie śledzi. Dobrze, pani Małgosia tutaj jutro zgłosi. Proszę bardzo, pani radna Nadurska. Tak, nie, panie przewodniczący, ja prosiłabym o informację. Ten temat zgłosiłam na Komisji Infrastruktury, no jeden przewodniczący stwierdził, że to jest bezpośrednia, a zarazem otrzymanie informacji od pana przewodniczącego rady. Panie przewodniczący, chciałam się zapytać, jesień była porą, bo praktycznie już mamy zimę, była porą, kiedy co roku usytuowane są na terenie dzielnicy kosze na śmieci, na odchody psie i zarówno ławki. Kosze są w gestii z ich, no to wiemy, że nie ma pieniędzy, była zresztą informacja, nie ma koszy, no więc rozumiem, że nie zostały one postawione na terenie dzielnicy. Natomiast sprawa ławek jest w gestii Rady Dzielnicy 16. Chciałam zapytać, ja kiedy składałam wniosek o jedną ławkę na osiedlu, na lotnisku, no była sytuacja kontrowersyjna, więc już nie będę wracać, nie ma tematu, ale mieszkanka z bloku 7 i ona mnie teraz zadaje pytanie, nie zapisałam nazwiska, ale to jest nie problem, zadała mnie pytanie, że pan przewodniczący obiecał, że w zamian za tą ławkę na placu zabaw na osiedlu Kościuszkowskim przy bloku 6 jest w stanie dać 4 ławki. To jest jedno. Natomiast, przepraszam jeszcze raz. Nie zrozumiałem. Mieszkanie, zamian za tą ławkę. Ale chyba osiedle, pani. Na lotnisko, ale ja pytam. To przepraszam, przepraszam. Lotnisko. Cały czas mówimy o lotnisku, ja mieszkam, stąd może skojarzenie. Cały czas mówię o osiedlu, na osiedlu na lotnisku. No, 4 ławki na tym placu zabaw przy bloku 6. To jest jedno. I ławeczkę prosiłam przy byłym zespole szkół budowlanych, teraz już mówię, na osiedlu Kościuszkowskim, na tym samym wiklu dla mieszkańców bloku 1A i 1B. I pytanie, czy w tym roku te 6 ław, o których pan kiedyś mówił, one zostały wykorzystane, czy schodzą w spadku na przyszły rok? Sześć ławek z ulicy Samorządowej. Zostały one zamontowane, wszystkie na plantach Bieńczyckich zostały zamontowane. 4 na osiedlu na lotnisku, na ogródku Jordanowskim i 2 zamontowane są na osiedlu Kazimierzowskim, też na plantach Bieńczyckich w rejonie ogródka Jordanowskiego.
Czyli na tym drugim ogródku, rozumiem, bo nie na tym pierwszym, bo są dwa ogródki. Między się około siódemki. Między 7 a 18. Tam jest ogródek. Aha, no ja rozumiem, to jest ten drugi. I to zostały te ławki z odzysku, za przeproszeniem, zatrzymane, bo były do likwidacji, odzyskaliśmy. Drugi ogródek, dobrze. Kolejna czyli rzecz. Nie mamy nic, przepraszam, jakiś nie, nie mamy nic. Pani powiedziała, że napisała wnioski, ale aczkolwiek pani wnioski zostały realizowane na osiedlu Kościuszkowskim. Ale nie, prawda? Ja nie mówię. Ja wiem, że pani nie mówi, ale ja pani mówi, że nie są realizowane pani. Nie, nie, na lotnisku. Ja mówię cały czas o lotnisku. Ja mówię okręg wyborczy, nie okręg zamieszkania mojego. To jest różnica. No, ale dobrze. Ja powiedziałem tak, że akurat odnośnie koszy i ławek Rada Dzielnicy może wstawiać, tylko trzeba przeznaczyć na to środki. My w tym roku wyczyściliśmy to zielenią, że tak powiem, że był problem związany z tym, że zakup nowych ławek łącznie z koszami został zastąpiony w tym momencie zielenią, czyli usuwaniem suchych drzew, podnoszeniem, że tak powiem, gałęzi, które wisiały tam, gdzie radni wnioskowali i na to poszły te pieniądze. Nie ukrywam, że na pewno ławki będziemy pewno starać się teraz w przyszłym roku, mam nadzieję, w większej ilości stawiać na plantach wieńczyckich, bo o to mieszkańcy proszą. Przeważnie proszą, żeby usuwać ławki, bo przychodzą też spod bloków, bo tam najwięcej mają problemów z ludźmi, którzy siedzą. I myślę, że tutaj jakby odrealizować wnioski na bieżąco. Nie wszystkie wnioski, które radni przekazują do realizacji. No jesteśmy zrealizować choćby z przyczyn takich, że w momencie, kiedy wykonalibyśmy ten wniosek, moglibyśmy kolejny wniosek dostać o likwidację tej ławki, bo okazuje się, że jest w złym miejscu. To ja już do ławek jestem bardzo nastawiony ostrożnie i w momencie, kiedy na przykład chcemy gdzieś stawiać ławkę, w niektórych miejscach nawet proszę o zgodę wspólnoty mieszkaniowej przykładowo, żebym ja miał czyste sumienie, że ja komuś nie podrzucam jakiegoś tam tematu trudnego. Na przykład. Jeszcze mam temat pismo odnośnie aktywu. Tutaj radna z okręgu może być zainteresowana w tym temacie, bo odpowiedź, bo chodziło o plac zabaw na ulicy przy ulicy Okulickiego. To ja byłam zainteresowana. Proszę bardzo, jest odpowiedź. W odpowiedzi na nasze pismo w sprawie postępu przy budowie terenu zielonego informujemy, że nie mogliśmy przystąpić do prac wcześniej deklarowanych w terminie, ponieważ kolidujący z wyżej wymienionym terminem przyłącz elektryczny nie został wykonany na czas. Tym samym wszelkie prace związane z zagospodarowaniem musiały zostać odłożone w czasie do momentu zakończenia robót ziemnych. Obecnie wszystkie roboty ziemne w tym miejscu zostały już zakończone, ale w rozpoczęcie prac uniemożliwiają niskie temperatury i zbliżająca się zima, która z pewnością spowoduje przerwanie prac i tym samym może doprowadzić do pogorszenia funkcjonalności całego otoczenia, a w konsekwencji wpłynąć na żywotność realizacji. Reasumując, firma Aktiv przystąpi do prac w okresie wiosennym 2014. Bardzo proszę. Czy wszystkie rzeczy? Chyba wszystkie. Chyba, proszę bardzo, pan radny Buczkowski i pan radny Tomek Szewczyk. Ja mam prośbę do radnych, którzy są członkami spółdzielni Wiktoria. W dniu wczorajszym uczestniczyłem w spotkaniu gminnym z Związku Emerytów i Rencistów. Związku ma problem lokalowy, zresztą pani była umówiona na komisji społecznej. Starała się tam różne lokale spółdzielnia, między innymi właśnie spółdzielni Wiktoria i wczoraj taką informację otrzymałem, że zaproponowała tam wynajęć hydroforni na osiedlu Niepodległości. I do tej pory nie otrzymała odpowiedzi, no, tak jakby ją troszkę zlekceważono, tam podobno rada osiedla nie wyraziła zgody na to. Ona tam zaproponowała jakąś odpłatność nawet za to, ale nie spotkała się z jakimś takim pozytywnym. Zgadza się, tak jest. Tak. Coś rada więcej osiedla, na ten temat? Rada osiedla opłaca, płaci za to blok 5 i 6 i nie wyraził zgody, nie będzie wynajmował. A jeżeli tak, to dał sumę, no bo oni opłacają, ogrzewają i tak dalej, dlatego. Tak, ale oni są też partycypować w tych kosztach, dodatkowo coś tam płacą za ciebie. Tak, ta pani jest z innego osiedla całkiem. No tak, ale to jest związek emerytów rencistów, którzy skupia emerytów z dużej osiedli, a chcieli wynająć mieszkanie, lokal od... Pomieszczenie jest dosłownie 1/4 z tego. Nie lubią emerytów. No tak, ale im to wystarczy. Na 5, na 6 emerytów. To są zebrani się, tak? Mówimy o pani Alinie?
pani Miśta, tak? Bodajże nazwisko, nie pamiętam. Jak? Miśta? Miśta. Ona jest przewodniczącą oddziału, nie koła. Oddziału? Oddziału emerytów. Oddziału prowadzącego. To nie Nowicka, ani nie. A nie Nowicka, tak? Nie. Ja przypuszczam, że chodzi o ten klub, co jest na Albertyńskim. Nie. To jest problem, bo to... Jest taka sytuacja, że na niepodległości jest takie pomieszczenie, nieduże, no mówię 1/4 z tego, jest takie pomieszczenie i było to, ja słyszałem o tym, że się stara pani jakiejś emeryci. No i właścicielami już teraz, bo to jest wszystko wykupione, to już spółdzielnia właściwie nie ma nic, bo to jest wszystko wykupione, to ma osiedle niepodległości, blok numer 6 za to płaci i 5. I oni muszą wyrazić zgodę. Jeżeli wyrażą zgodę, nie widzę żadnej sprawy. No nie może spółdzielnia, do tego nic nie ma. No co? Wspólnoty, tak? Muszą wyrazić zgodę. Tak, to ci, co płacą. Dziękuję bardzo. Pan Tomek Krzewczyk, podziękuję. Mam takie dwie sprawy organizacyjne. Jedną prośbę tutaj do Tomasza. Czy byłaby możliwość, żeby na stronie internetowej KOKA komisję pojawiła się na pierwszej stronie i na pierwszym, tym pierwszym pasku? Bo czasem ciężko jest dotrzeć, a tak to bezpośrednio mieszkańcy by mogli sobie to kliknąć. Nie, po prostu komisję, żeby wyobrazić się na komisję. A druga sprawa, no, posunęliśmy się troszkę każdy z nas w wieku o 3 lata. Także nie wiem, czy każdy sobie życzy, ale jakby tam można mi dołożyć te 3 lata. To bardzo bym prosił, bo jednak jeszcze wszyscy jesteśmy 3 lata młodsi. Może kobiety nie będą sobie życzyły. Proszę bardzo, że mam to dzień. Przewodniczący, jest pisma jeszcze, bo jakby tutaj pani radna weszła, nie skończyliśmy tego tematu, bo jestem zainteresowany tą sytuacją, więc... O tym szalecie mówię, tak jak mówię, no, rzecz o pan przewodniczący, ja prosiłbym o kopię tego, bo chciałbym sobie to spokojnie przeczytać, bo jakby z tego pisma ja może źle zrozumiałem, prawda? Ale nie wiem, z tego pisma w ten sposób, że my jako Rada Dzielnicy 16 mamy prawo podejmować uchwałę w, powiedzmy na terenie działania Rady np. 18 czy 20, czy 1, prawda? Że nie wywnioskowałem z tego, dlatego chciałbym również zapoznać się z pismem, jakie państwo wysłali. Nie ma problemu, bo ja bym sobie życzył, ja liczyłem na taką odpowiedź. Ja chciałem tak odpowiedzieć, że zgodnie z taką i taką, my możemy podejmować uchwałę w pierwszej dzielnicy, w szóstej. Całym szacunkiem, nikt nie będzie panu tworzył pewnych rzeczy, które panu pasują, tylko zgodnie z tym, co jest zapisane, ale bardzo proszę, zgodnie z tym, co jest zapisane w regulaminie i w statucie, Wydział Prawny Rady Miasta Krakowa na naszą uchwałę zweryfikował pozytywnie. Mimo, że jest tam napisane, w którym miejscu te szalety mają stanąć. Jeżeli pan potrzebuje pewnych rzeczy, to ja w tym momencie uważam, że jest to już niezasadne, bo odpowiedź na pana pytanie, czy została podjęta sprawa na podstawie jakichś paragrafów, otrzymał pan tutaj. Dostanie pan kopię tego, prawda, czy to w formie elektronicznej, czy papieru, nie ma problemu, nie ma tego dużo. Dostanie pan nasze pismo wiodące, czyli to, które było powodem do napisania. I ja bym tutaj na ten temat przestał rozmawiać ze względu na to, że to jest kawa na ławę, czarno-biały. Jeżeli pan będzie z tym dalej polemizował, może pan, ja już nie. Dobrze, nie sprzeczajmy się, bo nie o to chodzi. Ale jeśli ja tylko powiedziałem, to, że chodzi mi o to, proszę o kopię tego pisma, które wyszło, i kopię tego pisma, które już macie. Tyle powiedziałem. Jak krótko możemy mówić. Prawda, że możemy tak załatwiać sprawę. Bardzo się cieszę. Tutaj mam jeszcze jedną ostatnią rzecz, która, bo na siódmą poprosiłem księdza, żeby spróbował do nas dotrzeć, żebyśmy mogli tutaj przy jego pomocy, że tak bym rozpocząć. Już jest ksiądz, tak? Nie, ale zaraz będzie. A musimy jeszcze przygotować stoły. Nie mając już, że tak powiem, żadnych punktów, chyba że są jeszcze oświadczenia, bo wnioski nie ma. Nie ma. To chciałem zamknąć posiedzenie, ale zanim może zamknę, to bo wiem, że nie wszyscy tutaj zostają, chciałem życzyć wszystkim wesołych świąt, aby ten czas był czasem spokoju, abyśmy się nie denerwowali. Jedną informację podam, wydaje mi się radosną, taką, która była wczoraj. Widziałem pana Zdzisława na sesji, nawet był pan wywoływany do
dostoju do odpowiedzi, tak? Nie było pana. W każdym razie budżet miasta na rok 2014 został przyjęty. Powiem więcej, nie tylko przyjęte to, co żeśmy wnioskowali, ale jest i więcej. Ale myślę, że o tych rzeczach porozmawiamy sobie, jak będzie już akt wykonawczy, będzie wiedzieć, gdzie te pieniądze, jak przygotowane są już do realizacji. Jest kilka kontynuacji, tak jak obrońców krzyża, jest nowy temat jak Andersa, jest temat monitoringu, są boiska, jest kontynuacja hali, tak w skrócie powiem. Jest temat modernizacji plant mieczyckich. Myślę, że i boiska wielofunkcyjne, budżet partycypacyjny, który Rada Miasta uchwaliła, i miejski, i dzielnicowy. Także mamy naprawdę wiele możliwości do pracy, aby te nasze owoce naszej pracy były jeszcze większe w przyszłym roku. Życzę jeszcze raz wszystkiego dobrego tym, którzy nie zostają i nie chcą zostać z nami. Pozostałych proszę o pomoc przy przygotowaniu tego stołu. Kto chce, może zostać. Zapraszam do gości, którzy by chcieli zostać z nami. Będzie nam bardzo miło. Będziemy wspólnie śpiewać kolędy i mam nadzieję, że będziemy same dobre słowa też śpiewać. Dziękuję. Zamykam 40. sesję Rady Dzielnicy 16. Mieńczyce. Dziękuję bardzo.